Jednostki przeciwlotnicze krótkiego zasięgu korzystają zazwyczaj z pocisków rakietowych, które wyszukują cele w podczerwieni. Dysze silników stanowią dla nich doskonałe źródło, zwłaszcza że zazwyczaj kontrastują z chłodniejszym tłem, niebem lub ziemią. Flara to wabik, który spala się w ogromnej temperaturze, przez co może zwabić nadchodzący pocisk na siebie, bo ten stwierdzi, że to bardziej adekwatny cel. Korzysta się więc z nich tylko na pociski IR, które po wystrzeleniu sami kieruje się na cel i nie emitują żadnego promieniowania. Można powiedzieć, że po cichu zmierzają do celu. RWR więc nie wyświetli takiego zagrożenia, ani nie uruchomi żadnego komunikatu dźwiękowego. Natomiast system MWS może to zrobić, ponieważ ten pilnuje nagłych rozbłysków ciepła. W grze wymodelowane jest zmniejszenie własnej sygnatury po przestawieniu silnika na bieg jałowy, a totalne jej zwiększenie podczas korzystania z dopalacza. Na tym obrazku tutaj znajduje się mój Harrier, tu znajduje się SA-13, która strzela takim pociskiem typu IR i widzicie, wystrzeliłem kilkanaście flar i pocisk najpierw inicjalnie kierował się w moją pozycję, tylko wygiął się bardzo mocno, ponieważ skierował się na którąś z flar. Systemy obrony przeciwlotniczej o dalszym zasięgu korzystają z radarów, którymi wyszukują, blokują się na celu oraz naprowadzają na niego pociski. RWR więc bardzo ostro będzie dźwięczał, informując o możliwym zagrożeniu. W takich sytuacjach można korzystać z szafów, po polsku dipoli, które są zazwyczaj kawałkami folii. Jeżeli w taką chmurę wpadną fale radiowe, będą one rozpraszane, a więc echo z takiego odbicia będzie wypaczone, co radar może zidentyfikować jako błąd pomiaru. Będąc jednak blisko radaru, folie nie będą się sprawdzały, bo echo odbicia od powierzchni maszyny jest zdecydowanie większe. Istnieje przypadek, gdzie pocisk kierowany jest radarem, ale RWR milczy aż do pewnego momentu. Mowa tu o pociskach typu FOX 3 i specjalnym trybie. Jest to jednak zagadnienie walki powietrznej, a nie z obroną przeciwlotniczą. Hornet oraz Tomcat mogą przenosić szybujące wabiki ADM-141A. Mają one za zadanie skupić na sobie obronę przeciwlotniczą swoją emisją. W grze sprawdzają się bardzo dobrze. F-18 przenosi po 3 takie wabiki na 4 pylonach, jest więc w stanie bezproblemowo saturować niemalże zestawy przeciwlotnicze, które zajęte strącaniem pocisków pozwolą pilotowi wykonać zadanie. Lecąc na 20 tysiącach stóp z prędkością 400 węzłów, wabik jest w stanie przeszybować nawet 40 mil. Wabiki holowane? Czekamy już kilka lat. RWR, Radar Warning Receiver, to system detekcji promieniowania radarowego. Za pomocą RWR można dowiedzieć się o typie zagrożenia, ponieważ na wyświetlaczu prezentowany jest kod literowo-cyfrowy, gdzie na przykład 8 oznacza SA-8, OSE. Otrzymujecie więc dosyć wcześnie informację o istnieniu takiej jednostki, ale nie wiecie, czy jest ona wroga, ponieważ RWR zazwyczaj o tym nie mówi. Wyświetlacz także nie informuje o odległości do ewentualnego zagrożenia, ale o kierunku, skąd pochodzi dany sygnał i jego sile. RWR oprócz wyświetlania emituje również sygnały dźwiękowe, które mówią o pojawieniu się nowego źródła radarowego, rozpoczęciu procesu blokady na celu przez jednostkę wrogą oraz o wystrzeleniu i prowadzeniu pocisku w kierunku celu. RWR może nie pokrywać całego obszaru wokół jednostki, np. F-16 ma taką martwą strefę poniżej i powyżej 45 stopni. Harrier oraz F-18 może wyświetlić kontakty radarowe na HUD, co jest bardzo użyteczne. Informacje z RWR mogą niekoniecznie dotyczyć Twojej jednostki, bo radar może wskazywać kogoś blisko Ciebie. Harm Targeting System przenoszony przez F-16 to doskonały zasobnik w walce z obroną przeciwlotniczą. Urządzenie działa podobnie do RWR, odbierając promieniowanie radarowe, ale analizuje te sygnały, umiejscowiając je na mapie, na której można odczytać zgrubną odległość danego zagrożenia. Jednak w przeciwieństwie do RWR przeczesuje tylko frontową część samolotu. Sensor współgra z pociskami HARM, ale także zasobnikiem celowniczym i Maverickami, dzięki czemu łatwiej jest zaatakować określoną jednostkę. Zasobnikiem celowniczym można przeczesywać teren w poszukiwaniu celów, dzięki czemu można natrafić na pozycję obrony przeciwlotniczej. Można go także przesunąć na pozycję, z której uniósł się dym z silnika rakietowego pocisku, żeby oznaczyć dokładną pozycję później wrogiej jednostki. Zwłaszcza, że TGP posiada tryb obrazowania podczerwonego, co ułatwia wyłowienie, powiedzmy, wozów bojowych z jednorodnego tła. TGP może także stworzyć SPI, czyli punkty, na które można kierować różnorodne uzbrojenie. Takie punkty mogą być wysyłane do innych przyjaznych jednostek. Wasze oczy również są narzędziem do walki z jednostkami obrony przeciwlotniczej. Będzie się zdarzać, że zobaczycie smugi pocisków albo dym silnika rakietowego, często skierowane w waszą stronę, ale także w innych graczy. Więc ciągle obserwujcie teren wokół was, a jeżeli zlokalizujecie wrogi cel, spróbujcie zapamiętać tą pozycję, żeby później ją zaatakować lub po prostu omijać. Szybko zanotujcie w głowie 2-3 charakterystyczne elementy, które oznaczą takie miejsce, np. stadion, duży zielony placek lasu, jezioro, miasto wyglądające jak litera L. Gra umożliwia przybliżanie widoku kamery, co można traktować jako używanie lornetki w kokpicie, korzystajcie także z tego. F-18 i F-16 mogą wyświetlać dokładne pozycje zagrożenia, a także maksymalny zasięg w postaci okręgów na mapie HSD. Możecie więc poznać ich pozycje będąc jeszcze na lotnisku, twórcy misji mogą jednak ukrywać takie pozycje. Jeżeli blisko siebie znajduje się kilka takich jednostek i do tego różnego typu, czytelność mapy może być bardzo mała.
Missile Warning System to urządzenie, które wychwytuje rozbłysk ciepła wokół samolotu, źródłem czego najczęściej jest wystrzelenie pocisku zarówno ziemię-powietrze, jak i powietrze-powietrze. System informuje pilota o takiej sytuacji, dzięki czemu może on podjąć odpowiednie kroki. To doskonały sensor, zwłaszcza na manpady, o których istnieniu zazwyczaj nie będziecie mieć pojęcia, a że nie używają one żadnego urządzenia radarowego, ich pociski bez żadnej notyfikacji po cichu uderzą w wasz samolot. System zazwyczaj jest zwrócony w kierunku ziemi, więc nie wychwyci wszystkich takich sytuacji. Skanuje nieduży obszar, co wystarcza, bo pociski IR nie mają dużego zasięgu. Informuje także o wystrzeleniu pocisków powietrze-powietrze i takich, które zostały użyte przez koalicjantów. Alert również nie musi oznaczać, że pocisk jest wystrzelony w twoją stronę. Pociski HARM w F-18 oraz Sidearm w Harrierze oraz zasobnik L081 w Su-25T mogą służyć jako sensory wskazujące pozycję źródła promieniowania radarowego. Można wtedy zapamiętać taką pozycję na zasadzie duża wioska na lewo od żółtego pola albo użyć markpointów. Następnie można skorzystać z innego uzbrojenia, które będzie lepiej się sprawdzać w danej sytuacji. Niektóre samoloty mają wbudowane lub mogą przenosić zewnętrzne zasobniki, które będą próbować zagłuszać fale radiowe. Opóźni to czas na poprawne zablokowanie twojej jednostki, a w efekcie atak lub po prostu przerwie ten proces na pewien czas, co może przerwać poprawne prowadzenie pocisku. Pozwoli to na albo na zbliżenie się do wroga, aby oddać lepszy strzał, lub na bezpieczną ucieczkę od zagrożenia. W grze efekt używania jammerów jest, bo jest. Generalnie używanie zasobników zwiększy czas, zanim zostaniecie zaatakowani. Efekt zagłuszania będzie minimalizowany, im bliżej jesteście wrogiej jednostki, do takiego momentu, kiedy wasz zasobnik po prostu nie da żadnych efektów, tak zwany burn through. Zależy on od typu jednostki i mocy jej radaru. Włączenie zasobnika może spowodować także zagłuszanie własnych systemów nosiciela, np. radaru. Takie zagłuszanie to też powodowanie, że wasza jednostka niejako krzyczy: Ej, tu jestem, co nie zawsze jest dobrym pomysłem. Większość śmigłowców posiada możliwość kierowania gazów wylotowych z silników wprost na wirnik, co powoduje rozproszenie ciepłego powietrza w dość skuteczny sposób. Te rozpromienniki będą skuteczne tylko na pociski kierujące się na promieniowanie podczerwone, ale zdają się być całkiem skuteczne w grze, jednocześnie nie ważąc zbyt dużo.